Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień, kolejna część, kolejny odcinek naszych internetowych rekolekcji, wielkopostnych rekolekcji o emigracji i dla emigrantów, ale nie tylko. Wędrujemy dalej z Izraelitami, z narodem wybranym przez pustynię, uciekając z Egiptu, doświadczając emigracji. Jednym właśnie z takich wyjątkowych doświadczeń na pustyni dla narodu wybranego był głód. Izraelici doświadczyli na pustyni wielkiego głodu. Jak wygląda sprawa głodu dzisiaj? Miliard ludzi na świecie dzisiaj jest głodnych, miliard ludzi głoduje. 15 milionów dzieci umiera co roku z głodu. Co trzy sekundy ktoś odchodzi z tego świata właśnie z tego powodu. Głód to rzecz straszna, głód to rzecz, która doprowadza do ekstremalnych zachowań, ale głód to także szansa. Pan Jezus świadomie wybrał głód na pustyni, post, aby doświadczyć siebie najbardziej, aby doświadczyć siebie najgłębiej. Zadajcie sobie dzisiaj pytanie i zadajcie też to pytanie Panu Bogu dzisiaj w czasie tych rekolekcji. Co jest moim największym głodem emigracyjnym? Czego brakuje mi najbardziej tutaj na obczyźnie? Czy będzie to rodzina, czy będzie to praca, czy będzie to przyjaźń, czy będzie to mieszkanie, czy będzie to kultura, czy będzie to mój język? Czego dzisiaj najbardziej ci brakuje? Głód to ból, głód to nieszczęście. Ale głód często jest też wielką szansą. Zastanów się, co jest twoim głodem, abyś mógł tą szansę dzisiaj wykorzystać. Sięgając pamięcią początków mojej emigracji, muszę stwierdzić, że największą trudnością dla mnie stanowił brak języka. Nieznajomość nowego kraju oraz zerwane więzy z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, te wszystkie trudności powodowały we mnie duże napięcia, duży stres. To gdzieś się odbijało moim jakimś złym, może samopoczuciem, czy w ten sposób można było to nazwać, ale to również miało swoje błogosławieństwo, bo ja zacząłem szukać ludzi, i tych ludzi szukałem w kościele. I Pan Bóg poprzez tych ludzi, poprzez drobne ich codzienne świadectwa sprawił, że moja relacja z Panem Bogiem się zmieniła. Ja zacząłem Go szukać w swoim życiu i tak świadomie już wybierałem te drogi, do który, na które on nas zapraszał, zapraszał mnie, i to w efekcie końcowym doprowadziło, że tutaj na emigracji doświadczyłem jego takiej żywej obecności. Przeżyłem taki dzień, że ja wiedziałem, że Pan Bóg jest w moim życiu, że mnie kocha takiego, jakim jestem. I, i to zawdzięczam emigracji i tym trudnościom, więc myślę, że było, były, było, było trudno, ale, ale dużo dobrego z tego również wynikło. Każdy głód jest po to, aby uświadomić nam to, za czym tęsknimy, czego nam brakuje. Głód Boga pomaga nam zrozumieć, jak bardzo go potrzebujemy, jak bardzo Bóg wpisany jest w nasze życie. Matka Teresa, święta Matka Teresa, powiedziała: Jest głód codziennego chleba, ale jest też głód miłości, dobroci i życzliwości. I ten głód jest największy. Uświadomcie sobie własne pragnienia, uświadomcie sobie dzisiaj może własne tęsknoty, zobaczcie gdzie one Was prowadzą. Twój głód może Ci powiedzieć bardzo wiele o Tobie.